się wielkiej desperacji, gdy zwątpienie wokół nas jest jedynym fundamentem wiary swą. Mamy w nim, w tym złamanym pokoleniu, choć ciemność trwa, widzimy, że tylko w nim jest wybawienie. Ja wiarę swą. Mamy w nim. My wierzymy w Boga Ojca, my wierzymy w Syna Moc, my wierzymy w Duchu Świętym i że życie mamy w nim. My wierzymy w śmierć na krzyżu, my wierzymy, że zwyciężył zło, my wierzymy w zmartwychwstanie i że Pan powróci znów. Miejmy wiarę niewzruszoną, większą niż to mówi pieśń. W czasie pokus i słabości wiarę swą mamy w nim. Wiarę swą mamy w nim. My wierzymy w Boga Ojca, my wierzymy w Boga Ojca, my wierzymy w Syna Moc, my wierzymy w Duchu Świętym i że życie mamy w nim. My wierzymy w śmierć na krzyżu, my wierzymy, że zwyciężył zło, my wierzymy w zmartwychwstanie i że Pan powróci znów. Skupieni znów odnajdą dom, miłość pełna w nim zapanuje znów. Kościół wreszcie niech pokocha świat, wiarę swą mamy w nim. Bramy piekieł nie przemogą go, Boża wielka moc zniszczyła zło. Wiemy, że On sam nie zawiedzie nas, wiarę swą mamy w nim. Wierzymy w Boga Ojca, my wierzymy w Syna Moc, my wierzymy w Duchu Świętym i że życie mamy w Nim. My wierzymy w śmierć na krzyżu, my wierzymy, że zwyciężył zło, my wierzymy w zmartwychwstanie i że Pan powróci znów. My wierzymy w Boga Ojca, my wierzymy w Syna Moc, my wierzymy w Duchu Świętym i że życie mamy w nim. My wierzymy w śmierć na krzyżu, my wierzymy, że zwyciężył zło, my wierzymy w zmartwychwstanie i że Pan powróci znów. Siostry i bracia, serdecznie was witam dzisiaj tutaj na żywo w sali. Dobrze jest was widzieć.
w ten niedzielny poranek. Też serdecznie witam was wszystkich, kochani, online. Cieszymy się, że dzisiaj razem będziemy mogli znowu na tym miejscu oddać Bogu chwałę. I wierzę, że przyszliśmy gotowi na to. Amen. Przyszliśmy przygotowani na to, aby cieszyć się, radować się, śpiewać, aby ogłaszać na tym miejscu, że Bóg jest wielki, że Jego moc jest wczoraj i dziś i na wieki taka sama, że Bóg się nie zmienił, że On jest z nami nieprzerwanie. Kochani, Dawid pisze w Psalmie 108 takie słowa: Boże, me serce jest gotowe, pragnę śpiewać i grać, pragnę całym sobą. Obudź się, harfo i cytro, a ja obudzę jutrzenkę. Kochani, zdziwiło mnie to, że Dawid przemawia do harfy i cytry i mówi do nich: obudź się. Obudźcie się, instrumenty, obudźcie się i zacznijcie grać. I wiecie, czasami musimy przemawiać do siebie. Czasami potrzebujemy do siebie przemówić. Czasami potrzebujemy usłyszeć ten głos: przebudź się i zacznij śpiewać, i zacznij grać, zacznij wielbić Boga. I jeśli zareagujemy na ten głos, który czasami potrzebujemy mówić do siebie, to zobaczymy, że zniknie wszelki opór, wszystkie bariery, które czasami przychodzą, głównie w naszych myślach. I Dawid dalej mówi: wysławiać Cię będę, Panie, pośród ludów, będę Ci grał wśród narodów, gdyż wielkość Twojej łaski sięga niebios, a Twojej wierności obłoków. Alleluja. Kochani, chcę nas dzisiaj zachęcić. Chcę dzisiaj powiedzieć do siebie i do was: obudźmy się, ale nie ze snu tego fizycznego, tylko obudźmy się dzisiaj i niech to miejsce przemieni się w takie miejsce uwielbienia i chwały dla Boga. On jest tego godzien. On jest godzien, żeby Mu grać, żeby śpiewać dla Niego, żeby Go wysławiać pośród ludów. I ja chcę to dzisiaj czynić. A wy? Amen. Amen. To powstańmy, kochani. Powstańmy, będziemy uwielbiać Boga. Zachęcam nas do aktywnego śpiewania, do cieszenia się naszym Bogiem, dlatego że radość z Pana jest naszą siłą. Halleluja. Ojcze, tak Ci dziękujemy, że dzisiaj z tego miejsca możemy na nowo wyznać, że wierzymy, że ufamy Tobie, Panie, że należymy do Ciebie, że Ty jesteś naszym Bogiem, że Ty jesteś Bogiem, który wszystko stworzył, który nas stworzył, Panie. I dzisiaj tego ranka chcemy ogłosić, Panie, Twoje królestwo, Twoje królowanie i Twoje panowanie. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem żywym, że jesteś Bogiem prawdziwym, że jesteś Bogiem, do którego możemy przychodzić i jesteś Bogiem, przed którego obliczem, Panie, możemy się radować i cieszyć. I dzisiaj prosimy Cię, Panie, aby Twój Święty Duch wypełniał nasze serca, aby wypełniał nasze wnętrza, Panie, aby wypełniło się to miejsce chwałą i uwielbieniem dla Ciebie, Panie, bo jesteś godzien wszelkiej chwały. I Panie, dzisiaj tą chwałę chcemy Ci okazać z naszych ust, z naszych serc. Bądź uwielbiony na tym miejscu. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam was tutaj zgromadzonych. Witam wszystkich przed ekranami. Niech Boży Duch, niech Boża obecność wypełnia dzisiaj nasze serca. Psalm 71 mówi: to też dziękować Ci będę, Panie, za wierność Twoją. Boże mój, będę Ci grał, rozradują się wargi moje, gdy grać Ci będę. I moja dusza, którą wybawiłaś, język mój również będzie opowiadał przez cały dzień Twoją sprawiedliwość. Chciejmy to czynić. Chciejmy radować się obecnością Jezusa Chrystusa na tym miejscu. Chciejmy wyznawać, że On jest wielki, że jest wierny, że jest dobry, że jest z nami. Jak wielki jest Bóg, śpiewaj z nami. Klaszczmy, wznośmy nasze ręce, uwielbiajmy dzisiaj Jezusa. Z głębi naszych serc chwała niech płynie dla Niego. Jak wielki jest Bóg, jak wielki jest Bóg, śpiewaj z nami. Wielki jest Bóg, niech wszyscy wiedzą, wielki jest nasz Bóg. Śpiewajmy głośno wszyscy razem, jak wielki.
zawsze dobry jest. On jest dobry. Na zawsze Bóg jest z nami. Na zawsze. Na zawsze. Na zawsze Bóg jest wierny. Na zawsze dobry jest. Na zawsze jest z nami. Na zawsze Bóg jest z nami. Na zawsze. Wszyscy wiedzą, wielki jest nasz Bóg. Na zawsze Bóg jest wierny. Na zawsze Bóg jest wierny. Na zawsze dobry jest. On jest dobry. Na zawsze Bóg jest z nami. Na zawsze. Na zawsze. Na zawsze Bóg jest wierny. Na zawsze dobry. Na zawsze jest dobry. Na zawsze Bóg jest wierny. Na zawsze dobry jest. Na zawsze Bóg jest z nami. Na zawsze. Na zawsze. Na zawsze Bóg jest wierny. Na zawsze dobry jest. Hallelujah. Na zawsze Bóg jest z nami. Na zawsze. Hallelujah, hallelujah. Na zawsze jest wielki, na zawsze jest wierny. Nie obawiaj się. Nie obawiaj się potęg tego świata. Bóg ma wszystko przewidziane, przemyślane. Bóg nadal liczy włosy na naszej głowie. Nadal liczy wróbelki. Nadal wysłuchuje naszych próśb. Nadal odpowiada, zanim zawołamy. Bóg nadal potrafi daleko więcej uczynić, niż prosimy. Halleluja! Do takiego Boga należymy. Do Boga pełnego chwały. Do Boga pełnego nadziei. Halleluja! Nie chcę więcej samych słów, ale chcę naprawdę Ciebie znać. Chcę naprawdę dzisiaj Ciebie wielbić. Wyznajmy to z głębi naszych serc. Ojcze, należy.
serce we mnie stwórz, abym bardziej szukał Ciebie. Ojcze, duch mój pragnie, spocznie tylko w Tobie. Dziękujemy, że możemy chwalić Twoje imię. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystko, co Ty dla nas uczyniłeś. Dziękujemy Ci za Twoją śmierć, za zmartwychwstanie, za życie, jakie mamy w Tobie. Dziękujemy Ci, że możemy nazywać się dzisiaj Twoimi dziećmi, Panie Jezu. Że jesteś z nami, że jesteś pośród nas, Panie. Że chronisz nas, że nas zabezpieczasz, Panie, w każdej dziedzinie naszego życia. Dziękujemy Ci, że jesteś naszym Ojcem. Że jesteś naszym tatusiem, do którego zawsze możemy przyjść, Panie, w każdej chwili, w każdej sytuacji, Panie. Dziękujemy Ci, że teraz jesteś na tym miejscu, Panie, że widzisz każde serce, że znasz każdego z nas, Panie, i wszystko o nas wiesz najlepiej. Chcemy Cię chwalić, Panie, chcemy wznosić do Ciebie nasze ręce. Odnów nasze serca, Panie, zmieniaj je, zanurz nas w swojej łasce. Potrzebujemy Ciebie, Panie Jezu. Trzymaj nas blisko siebie, Panie. Potrzebujemy Cię, Duchu Święty, i zapraszamy Cię na to miejsce. Jestem Panie Twój. Odnów serce moje, zmień. Thank you.
Ty jesteś, Pan, i jesteś na to wszystko obojętny, Panie. Chcemy być bliżej Ciebie, Panie Jezu. Niech chwała idzie przed nami, Panie. Niech uwielbienie idzie przed nami, Panie Jezu. Tak bardzo Cię prosimy, Panie Jezu, aby nasze serca zawsze były Ci wdzięczne za wszystko, co otrzymujemy od Ciebie, Panie Jezu. Chwała, chwała i tylko chwała dla Jezusa, dla Króla Królów, dla Pana Panów. Jesteś cudowny, Panie. Jesteś wspaniały. Potężne jest Twoje imię, Panie. Za to imię, Panie, chcemy Ci dzisiaj dziękować. Jezus. 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 Ty na początku byłeś Słowem, tam, gdzie sam najwyższy Pan. Swą chwałę ukrył w tym, co stworzył, lecz objawił Ciebie nam. Jakie piękne jest imię Twe, jakie piękne jest imię Twe, Twe imię, Jezu Królu. Śpiewaj, jakie piękne jest imię Twe. Nic im nie równa się. Jakie piękne jest imię Twe, Twe imię, Jezu. Mieszkać w niebie bez nas, więc przyniosłeś niebo tu. Twa miłość, Jezu, jest największa. Twa miłość, Jezu, jest największa. Nic nas nie rozłączy już. Jak cudowne jest imię Twe, jak cudowne jest imię Twe, Twe imię.
jest imię Twe. Nic mi nie równa się, jak cudowne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Hallelujah, cudowne jest Twoje imię. Śmierć jest pokonana, zasłona jest rozdarta. Zamyk już grzech, zamyk już grób. Głośno brzmi niebo, Panie, chwała Twoją wielką. I my to chcemy również dzisiaj czynić. Głośno wyznawać Twoje imię, Jezus. Śmierć pokonana, zasłona rozdarta. Zamilkł już grzech i zamilkł grób. Halleluja! Głośno brzmi niebo, chwałę Twą wielbiąc, bo z martwych wstał nasz Pan i Bóg. Halleluja, Jezus! Nie masz rywala sobie równego, na zawsze rządzisz w mocy. Twoja jest chwała, Panie! Twoja jest chwała, Twoje imię Twe, nic mi nie równa się, jak potężne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Halleluja, halleluja, tak Panie, wyznajemy to dzisiaj, wyznajemy to, że na Twoje imię zagnie się każde kolano i każdy język wyzna, że jesteś Panem, że jesteś Bogiem. Chwała, chwała Jezusowi, chwała, wywyższaj. Tylko Jezus. Śmierć pokonana, zasłona rozdarta, zamilkł już grzech i zamilkł. Głośno brzmi niebo, głośno brzmi niebo. Jak potężne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Jak potężne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Jak potężne jest imię Twe, Twe imię Jezu. Wszyscy, którzy jesteście spragnieni, przyjdźcie do mnie, przyjdźcie do źródła.
przyjdźmy do Niego. Zanurzmy nasze serca w Nim. Odrzuć bóle i smutki. Daj obmyć się w wodach Jego miłości.
zapraszamy Cię. Potrzebujemy Ciebie. Pomóż nam dzisiaj. Pomóż nam wznieść chwałę. Wznieść uwielbienie dla żywego Boga. Dla żywego Króla Królów. Pana Panów. Dla Jezusa. Pobudź każde serce na tym miejscu, Panie. Każde serce, które teraz nas ogląda, Panie. Niech wznosi się chwała dla Ciebie, Panie. Nie ma nic piękniejszego, jak chwalić Ciebie, Jezus. Podnieśmy nasz głos jako jedno ciało, tak jak tworzymy ten zbór, jako jedna całość i ogłośmy, wyznajmy, kim jest dla nas nasz Pan. Panie, jesteś naszym cudownym Bogiem. Jesteś naszym cudownym Królem. Dziękujemy Ci, że dzisiaj możemy stać i mamy taki przywilej, aby stać przed Twoim obliczem, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś naszym schronieniem, że Ty jesteś naszą tarczą, Panie, że Ty jesteś naszym obrońcą, Panie, że Ty jesteś tym, do którego możemy się uciekać w naszym życiu. Panie, dziękujemy Ci, że Ty słyszysz nasze wołanie. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty jesteś obecny w naszym życiu. Dziękujemy Ci, że jesteś obecny, Panie, w życiu tej społeczności. Panie, dziękujemy Ci, że się o nas troszczysz, że nas błogosławisz i że możemy odbierać z Twojej ręki tak wiele dobra, Panie, każdego dnia i przez całe nasze życie, Panie. Tobie oddajemy chwałę. Ciebie uwielbiamy, Panie. I do Ciebie chcemy przychodzić. Halleluja. Halleluja. Chwała. Chwała Ci, Boże nasz. Halleluja. Dzięki Ci. Halleluja. Amen. Usiądźmy, kochani. Drodzy, chcę przypomnieć, że i poprosić równocześnie, że mamy jednak cały czas ten obowiązek zakładania maseczek, a więc ja mogę tylko Was poprosić, ale jeśli można, to jeśli ktoś ma, załóżmy maseczkę, aby nie tylko nie zarazić nikogo, ale być też no jakimś. Niektórzy widzą nas też na wizji i też nie chcemy być złym przykładem dla kogokolwiek. A więc jeśli ktoś może, czy potrafi, niektórzy z nim może nie potrafią siedzieć w maseczkach, to rozumiem, ale jeśli ktoś potrafi, to bardzo, bardzo zachęcam, żebyśmy ubrali jednak te maseczki póki co, póki mamy, mamy ten stan, jaki mamy. Halleluja. Kochani, jak się macie dzisiaj? Dobrze? Staliście wyspani? Zadowoleni? Myślę, że nie lewą nogą, tylko prawą.
i że możemy dzisiaj skupić się na słuchaniu Bożego Słowa. Kochani, dobrze jest wsłuchiwać się w Boże Słowo, dlatego że Boże Słowo przynosi nam wzrok. Tak jak ten człowiek, którego Pan Jezus uzdrowił, kiedy go zapytano, kto ci to zrobił, on powiedział, jedno wiem, nie wiem kto to był, ale jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. I taka jest właśnie różnica w naszym życiu, kiedy żyjemy bez Boga, a kiedy żyjemy z Bogiem, że nagle zaczynamy widzieć. Kochani, dzisiaj mój temat to taka zachęta dla nas w naszym życiu. Dlatego, że wiem, że każdy z nas w swoim życiu toczy pewne zmagania i pewne walki. I prawda jest taka, że wszyscy toczymy te same walki. W różnych etapach naszego życia wszyscy staczamy te same walki. I kiedy myślałem nad tym dzisiejszym kazaniem, to do mojego umysłu przyszedł taki obraz ogrodu. Takiego pięknego ogrodu uprawnego, gdzie sadzimy piękne kwiaty, albo inaczej Bóg chce posadzić piękne kwiaty. I ten nasz ogród ma być takim błogosławieństwem dla tych, którzy go oglądają. I wiecie, w tym ogrodzie pojawiają się czasami również chwasty. I ja dzisiaj chciałbym mówić o jednym takim chwaście, który pojawia się w naszym ogrodzie, a mianowicie to jest taki chwast, który ja nazywam chwast zwątpienia, chwast wątpliwości, chwast takiego rozczarowania, chwast taki, który przychodzi do nas w różnych sytuacjach naszego życia albo zaczyna wyrastać w różnych sytuacjach naszego życia w naszym ogrodzie. I wiecie, i ten chwast, to jest taki chwast, że przed tym chwastem nie jesteśmy, nikt z nas się nie jest w stanie obronić. W taki sposób, że on się może pojawić, ale naszym zadaniem jest go wyrwać z tego ogrodu. I dzisiaj chciałbym mówić na temat tego chwastu i też pokazać wam, że takie chwasty pojawiały się w życiu nawet największych ludzi Bożych, ludzi, których Bóg potężnie używał i którzy też nie byli wolni od takich chwil w swoim życiu, kiedy pojawiały się różne wątpliwości i różne rozczarowania. I te wątpliwości i rozczarowania mają różny rozmiar. Czasami to jest wątpliwość na temat tego, czy Bóg nas słyszy. Czasami to jest rozczarowanie się Bogiem w tym sensie, że mamy wyobrażenia na temat Boga czy Jego działania w naszym życiu, a to nie dzieje się tak, jak byśmy chcieli. Czasami ten chwast jest tak mocny i tak silny, że dochodzi nawet do tego, że ta wątpliwość posuwa się dalej, aż do tych rozmiarów, że zaczynamy wątpić w ogóle w istnienie Boga. I przez różne rzeczy ludzie przechodzili. I dzisiaj chciałbym, kochani, zachęcić nas, najpierw pokazać nam, że takie rzeczy mogą się w życiu pojawić, a później zachęcić nas, żebyśmy ten chwast wyrwali, żebyśmy go usunęli z naszego życia, żebyśmy nie pozwalali mu rosnąć i osiągać coraz to większe i większe rozmiary, jakie może ten chwast przybierać i później robić spustoszenie w naszym życiu, gdzie naprawdę jest ciężko czasami nawet z tego wyjść. Kochani, wszyscy pamiętamy znanego nam człowieka, jakim był Jan Chrzciciel. Wszyscy znamy jego historię. Był to człowiek, Biblia mówi w Ewangelii Jana, wystąpił człowiek posłany przez Boga, który miał na imię Jan. To był człowiek naprawdę posłany przez Boga. To był człowiek naprawdę namaszczony przez Boga. Biblia mówi, że już w łonie swojej matki został napełniony Duchem Świętym. To naprawdę był człowiek szczególny. Szczególnie
też powołany przez Boga i wyznaczony do tego, żeby przygotować drogę Panu. Ale wiecie, jak to może być w życiu? I w życiu Jana Chrzciciela pojawiły się różne myśli. Myśli zwątpienia. Myśli albo pytania, które nasuwały mu się, dlatego że on spodziewał się po Panu Jezusie czegoś innego. On spodziewał się może innego Bożego działania. Może spodziewał się innego przebiegu zdarzeń i historii, jakie wiązał z przyjściem Mesjasza i Pana Jezusa. Ale tak się nie stało i pewnego dnia Jan znalazł się w więzieniu. Wiecie dlaczego? Bo mówił Herodowi o tym, czego robić nie powinien. I tutaj chciałbym z nami przeczytać krótki fragment tej historii. To jest Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, od drugiego wiersza. Czytamy tak. O dokonaniach Chrystusa usłyszał uwięziony Jan. Posłał on do Jezusa swoich uczniów z takim zapytaniem. Czy to Ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy też mamy spodziewać się innego? Kochani, kiedy rozpatruję historię Jana i porównuję wszystkie wypowiedzi w różnych Ewangeliach, bo na przykład w jednej z Ewangelii czytamy, że Jan otrzymał takie wyraźne wskazanie od Boga, że na tego, na którego stąpi Duch Święty, ten jest Synem Bożym. Pamiętamy później, kiedy Jan mówi do uczniów, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jan na początku swojej służby, albo w czasie swojej służby, kiedy doświadcza takich niesamowitych działań Boga w swoim życiu, ma wyraźne wskazanie, kim jest Jezus. I wyraźnie sam nawet o Nim mówi. Ale kiedy przyszedł czas próby, kiedy został, znalazł się w miejscu, w którym nikt z nas nie chciałby się znaleźć, w więzieniu, Jan nagle zaczyna mieć wątpliwości. Jan nagle zaczyna mieć pytania. I te pytania, z tymi pytaniami, wiecie, przychodzi ponownie do Jezusa. Bracia i siostry, zdarzają się takie momenty w naszym życiu, kiedy pojawiają się różne wątpliwości. Kiedy mamy różne wątpliwości i czasami nawet możemy być rozczarowani tym, co dzieje się wokół nas. Kiedy nie dzieje się tak, jakbyśmy chcieli, albo tak, jakbyśmy oczekiwali, że Bóg powinien działać w naszym życiu. I czasami nawet ten mocny fundament, który mieliśmy na początku, tak jak Jan, może zostać zachwiany. Dlatego, że przeżywamy rzeczy, których nie rozumiemy, których się nie spodziewamy. Wiecie, diabeł jest naszym przeciwnikiem. I mamy taką jedną niesamowitą przypowieść w Ewangeliach, która mówi, że zły przychodzi i sieje złe nasienie, którym jest chwast, pośród to dobre. Wiecie, tam jest mowa o tym, że ta przypowieść ma szersze znaczenie. Ona mówi o całym świecie, o tym, że są synowie złego i synowie światłości, ale ja chciałbym dzisiaj sam fakt przyrównać do tego, że diabeł jest mistrzem zasiewania chwastów w naszym życiu. Jednym z takich chwastów jest właśnie zwątpienie i rozczarowanie, aż do tego stopnia, że możemy się rozczarować i zwątpić, czy Chrystus jest naprawdę tym,
Zobaczcie, Jan mówi, czy ty jesteś tym, który miał przyjść? Czy też mamy spodziewać się innego? Zobaczcie, jak mocne stało się jego zwątpienie. Na początku Jan doskonale wiedział i rozumiał, że Jezus jest tym, który miał przyjść. A tutaj, w tym miejscu, Jan zadaje jeszcze raz to pytanie, dlatego że pojawiły się w jego życiu wątpliwości. Ale to, co jest niesamowite w tej historii, bracia i siostry, to jest to, że Bóg odpowiada na nasze wątpliwości. Kiedy one się pojawią w naszym życiu, Bóg chce nas wyrwać z miejsca wątpliwości, z miejsca rezygnacji, z miejsca rozgoryczenia, może sytuacją, w której się znaleźliśmy, a może nawet Bogiem. Zobaczcie, że Pan Jezus nie zostawia Jana bez odpowiedzi. Pan Jezus mówi dalej, mówi: idźcie i donieście Janowi i powiedzcie Janowi. Przypomnijcie mu to, co od zawsze wiedział, to, co jest, to, co było w jego sercu. Niewidomi odzyskują wzrok. Kulejący chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. I dalej wiersz 6 mówi, i szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi. Bracia i siostry, przez całe nasze życie możemy przeżywać różne sytuacje, różne chwile, różne wątpliwości. I gdybym się was zapytał, gdyby każdy z nas szczerze dzisiaj odpowiedział, choćby anonimowo na kartce, czy kiedykolwiek miałeś wątpliwości, to myślę, że każdy z nas coś by tam napisał w tej czy w innej dziedzinie. Czy kiedykolwiek przeżywałeś rozgoryczenia co do tego może, że Bóg nie odpowiadał na twoje modlitwy tak, jak myślałeś, że powinien odpowiedzieć, to każdy z nas mógłby coś tam napisać. I kochani, przeżywamy takie chwile. One się zdarzają nawet najlepszym, nawet najsilniejszym. Przeżywamy chwile zwątpienia. Ale, kochani, zwątpienie jest zawsze czymś pokierowane. I dzisiaj chciałbym powiedzieć, że nasze zwątpienia głównie są pokierowane tym, że mamy pewne wyobrażenia co do naszego życia i kierunku, jakie nasze życie powinno się kierować, czy sposobu, w jakim Bóg powinien działać w naszym życiu. Mamy pewne wyobrażenia, czasami nawet plany, czasami nawet chcemy Bogiem kierować, żeby On kierował naszym życiem tak, jak my pokierujemy Nim. Zdarzało wam się mówić już Bogu, co ma robić w twoim życiu? Zdarzało? Komu się zdarzyło? Zdarzało wam się? Panie Boże, zrób tak, bo tak będzie najlepiej. Czy nie tak czasami się modlimy? I mówimy, Panie Boże, ja chciałbym, żeby było tak. Albo chciałbym, żeby było tak. Oczywiście nie jest nic złego w wyrażaniu naszych próśb do Boga. Ale zawsze musimy pamiętać o tym, bracia i siostry, że Bóg ma dla nas swój plan. Że Bóg ma dla nas swoją drogę. Dla jednych taką, dla drugich inną. Nigdy tego nie zrozumiemy, dlatego że jesteśmy ograniczeni w naszym umyśle, w naszym pojmowaniu, w naszym rozumieniu. Nigdy nie zrozumiemy Bożej mądrości, myślę, po tej stronie nieba. Dlaczego Bóg czasami w taki sposób prowadzi jedną osobę, a drugą całkiem inaczej. Dlaczego jedna osoba musi odchodzić tak szybko, a druga może żyć do późnej starości? Nie rozumiemy tych rzeczy. I to są często rzeczy, które powodują w naszym życiu nawet takie zgorzknienie co do Boga. Dlatego, że nie rozumiemy pewnych sytuacji, nie rozumiemy pewnych rzeczy, zaczynamy wątpić. Wiecie, słyszałem już o wielu ludziach, którzy nawrócili się, a później zwątpili. Dlatego, że nie umieli sobie poradzić z różnymi sytuacjami w swoim życiu. Nie umieli sobie poradzić z różnymi okolicznościami. I do dzisiaj ludzie nie potrafią sobie poradzić z wieloma myślami. Dlatego, że nie rozumiemy pewnych okoliczności i pewnych sytuacji.
I kiedy przypomnimy sobie Ewangelię Łukasza, pamiętacie tych uczniów, którzy szli do Emaus? Pamiętacie tych dwóch, którzy... Chyba ich było dwóch, nie? Było ich dwóch czy więcej? Chciałbym z wami przeczytać ten krótki fragment, bo tu jest wyrażona pewna myśl, która często i nam towarzyszy w życiu. A mianowicie czytamy tak, to jest 24 rozdział Ewangelii Łukasza. Od 13 wiersza. Tego samego dnia dwaj spośród nich szli do wsi zwanej Emaus, leżącej 60 stadiów od Jerozolimy. 60 stadiów to jest około 12 kilometrów. Wymieniali między sobą myśli o tym, co zaszło. Gdy tak rozmawiali i stawiali sobie nawzajem pytania, sam Jezus zbliżył się do nich i zaczął iść z nimi. Lecz ich oczy były zasłonięte, także go nie rozpoznali. A on zapytał ich natomiast, cóż to za sprawy omawiacie po drodze między sobą? Stanęli ze smutkiem na twarzach, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział, chyba jesteś jedynym przybyszem w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej ostatnio wydarzyło. Pan Jezus zapytał, a co takiego? Chodzi o Jezusa z Nazaretu, wyjaśniali. Wystąpił on wobec Boga oraz całego ludu jako prorok, wielki w czynach i w słowie. Na niego to arcykapłani, nasi przełożeni, wydali wyrok śmierci i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że on jest tym, który będzie wyzwalał Izrael. Kochani, ta myśl z tego 21 wiersza. A myśmy się spodziewali, że on będzie wyzwalał Izrael. A tu tłumaczenie mówi, a my mieliśmy nadzieję. My myśleliśmy, że będzie inaczej niż się stało. Kochani, ja wiem, że my podchodzimy do Boga z pewnymi nadziejami. Mamy pewne wyobrażenie, pewne oczekiwanie. Ale co jest, kiedy nie dzieje się tak, jak się spodziewamy? Co jest, kiedy rzeczy nie układają się tak, jakbyśmy chcieli? Co jest, kiedy nasza nadzieja niknie, bo przecież oni widzieli Pana Jezusa przybitego do krzyża. Cała ich nadzieja została rozwiana. Nie rozumieli jeszcze do końca, że Pan Jezus powstanie z martwych. Pan Jezus im to mówił, ogłaszał, ale oni tego do końca nie umieli pojąć. Nawet wtedy, kiedy Pan Jezus już zmartwychwstał i niewiasty przyniosły wieść do uczniów, że Jezus zmartwychwstał, oni ciągle nie umieli w to uwierzyć. Co jest, kiedy nasze nadzieje są rozwiane i przychodzi zwątpienie? Przychodzi taki okres w naszym życiu, kiedy tracimy to, co mieliśmy na początku. Bracia i siostry, Bóg chce, abyśmy nie byli ludźmi bez nadziei, ale abyśmy byli ludźmi, którzy potrafią Mu ufać w każdych okolicznościach swojego życia, nawet w takich, których zupełnie nie rozumiemy. I gwarantuję wam, że każdy z nas będzie takie okoliczności w swoim życiu przechodził. Okoliczności życia, których zupełnie nie rozumiemy, których nie zrozumiemy może nawet do końca naszego życia, dlaczego tak musiało się wydarzyć. Często mówimy, dlaczego Bóg to dopuścił. Dlaczego? Mamy wiele takich pytań. I kochani, pytania nie są złe. Jan też zapytał ponownie Jezusa, czy ty naprawdę jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego się mamy spodziewać.
I w tej sytuacji, w tej drugiej sytuacji, kochani, znowu widzimy, że Pan Jezus nie zostawia ich w tym stanie, w którym byli, w tym stanie rozbicia, ale próbuje ich na nowo wyrwać ten chwast ich życia, ten chwast tej niepewności, tego braku zaufania. I zobaczcie, jak on to robi. Zobaczcie, od wiersza 25, tego 24 rozdziału czytamy. Wtedy Jezus rozpoczął: o nierozumni, o gnuśnego serca, nieskorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał znieść tych cierpień, by potem wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków, tłumaczył im każdy fragment pism odnoszący się do Niego. Zobaczcie, co Pan Jezus robi. Pan Jezus zabiera ich do Słowa Bożego. Pan Jezus zabiera ich do Słowa Bożego. Nawet im się nie objawia wcześniej, ale najpierw zabiera ich na fundament Bożego Słowa i jeszcze raz im pokazuje to wszystko, co w Bożym Słowie jest zapisane. I kochani, kiedy ci uczniowie słuchają tego, co Jezus im mówi, pamiętacie, oni mówią, że ich serca zaczęły na nowo w nich pałać. Wszelka wątpliwość, całe rozczarowanie zaczęło uciekać przez moc Bożego Słowa z ich życia, z ich serca. Bracia i siostry, kiedy te chwasty się pojawiają w naszym życiu, te chwasty zwątpienia, jest tylko jedna moc, która może ich stamtąd wypędzić. To jest Słowo Boże zwiastowane w mocy Ducha Świętego, które jest w stanie wygonić z naszego serca wszelkie wątpliwości i wszelkie zwątpienia. I tak się stało. I potem dopiero, zobaczcie, potem dopiero, kiedy Pan Jezus wykłada im pisma, podczas wieczerzy im się objawia. Ale oni na fundamencie tego, co usłyszeli od Jezusa, zaczynają na nowo wszystko rozumieć. I wiersz 32 mówi: a oni odpowiedzieli sobie: czy nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas? Bracia i siostry, kiedy Bóg przychodzi i zaczyna do nas mówić, to jest jedyna możliwość, żeby nasze serce na nowo zaczęło płonąć. Żeby całe zwątpienie, całe to, co pojawia się w naszym sercu, mogło zostać przepędzone i usunięte. I ja wiem, że dzisiaj niektórzy z nas na tej sali i niektórzy z nas w domu mają albo borykają się z różnymi wątpliwościami w swoim życiu. Kochani, dzisiaj Bóg chce na nowo wyrwać ten chwast naszego życia. Dzisiaj na nowo Bóg chce usunąć wszystkie wątpliwości i całe rozgoryczenie i rozczarowanie, może które pojawiło się w twoim sercu podczas drogi, którą idziemy za Bogiem. Dzisiaj Bóg chce na nowo to usunąć i uleczyć to miejsce. Jestem o tym 100% przekonany. Bóg nie chce, żebyśmy byli w takim stanie. W stanie walki, takiego zwątpienia, takiego rozgoryczenia w naszym sercu, ale chce uleczyć nasze serce. Chce dzisiaj dotknąć się każdego z nas, bracia i siostry. Bóg chce, abyś wierzył, abyś stał pewnie, abyś mógł iść naprzód. Dlatego list do Hebrajczyków mówi: te omdlałe kolana musimy na nowo wyprostować. I te opadłe ręce znowu podnieść. Wiecie, co robią wątpliwości? One czynią nas duchowymi kalekami. Nie jesteśmy w stanie iść naprzód. Nie jesteśmy w stanie walczyć, dlatego że te chwasty niepewności i zwątpienia zagłuszają cały nasz entuzjazm i całą naszą energię.
całą naszą wiarę i zaufanie. Bóg chce nas dzisiaj podnieść. Wiecie, że rośliny odżywają, kiedy chwasty są wyrywane? Dlaczego wyrywamy chwasty? Dlaczego nie tylko, że są brzydkie, prawda? Ale też dlatego, że te rośliny, gdzie rosną te chwasty, one cierpią z powodu tych chwastów. Dlatego, że te chwasty zabierają im słońce, zabierają im wodę i to wszystko, co tak naprawdę jest im potrzebne do tego, żeby wzrastały i się rozwijały. I powiem wam, że to jest jeden z najgorszych chwastów, który może się pojawić w naszym życiu, a więc to zwątpienie, ta niepewność, to, że na nowo nie jesteśmy pewni, czy tak rzeczywiście jest. Ale kochani, Pan Jezus i w jednym, i w drugim przypadku, i w przypadku Jana, i w przypadku tych uczniów, usuwa z ich serca zwątpienia. Kochani, żeby nasze zwątpienia mogły być usunięte, musimy udać się na nowo do Jezusa. Tak jak Jan się udał do Jezusa i tak jak uczniowie spotkali się z Nim w drodze do Emaus. Również zwątpienia ustąpiły, kiedy Pan Jezus stanął pośrodku nich po zmartwychwstaniu. Pan Jezus chce stanąć pośród nas, moim, w Twoim życiu i usunąć wszystkie zwątpienia. Do Tomasza powiedział, nie bądź bez wiary, lecz wierz. Tomasz też był jednym z tych, którzy mieli wiele wątpliwości odnośnie zmartwychwstania. Ale zobaczcie, w żadnym przypadku Pan Jezus tych uczniów nie potępia. W żadnym przypadku nie mówi do nich w taki sposób, który by ich jeszcze bardziej pogrążył, ale wręcz przeciwnie, on ich podnosi. On ich podnosi, on usuwa te zwątpienia z ich serca. I to jest to, co czyni Bóg, kochani, pośród nas. Bóg chce nas podnieść. Pan Jezus nie przyszedł, żeby nas potępiać, ale żeby nas podnosić. Żebyśmy mogli żyć, żebyśmy mogli funkcjonować tak, jak należy. Pan Jezus przyszedł nas zbawić i ja wierzę, że Pan Jezus przyszedł nas zbawić również od wszelkich wątpliwości. Żebyśmy nigdy nie wątpili w to, co stało się dla nas dzięki Niemu. Kochani, dzisiaj chciałbym poprosić nas, abyśmy, jeśli mamy wątpliwości w naszym sercu, abyśmy ich wyrwali. Abyśmy nie pozwolili, żeby urosły do rozmiarów takich, że spowodują, że zaczniemy wątpić w ogóle w istnienie Boga. Znam takich ludzi, słyszałem o takich ludziach, których wątpliwości rozrosły się do takich rozmiarów, że później nie szło tego już wyrwać, bo już za późno. Ten chwast był już tak silny, tak potężny. Kochani, kiedy apostoł Paweł zwiastuje Ewangelię, ja myślę, że on zdradził nam troszeczkę z tego, w jaki sposób on tą Ewangelię zwiastował. Bardzo często, kiedy czytamy Słowo Boże, nie dostrzegamy tego może tak dokładnie, ale kiedy zwiastujemy Słowo Boże pod pewnym kontekstem, to zauważamy, że apostoł Paweł, kiedy pisze swój list do Koryntian, do zboru w Koryncie, zbór w Koryncie był jego, można powiedzieć, takim dzieckiem, które wymagało najwięcej troski i opieki. Apostoł Paweł założył wiele zborów, ale zbór w Koryncie był takim zborem, który przysparzał mu najwięcej trudności, najwięcej problemów. I kiedy on pisze do tego zboru, przypomina im bardzo ważną rzecz. Mówi tak w 15 rozdziale. Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, na gruncie której stoicie
i dzięki której dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przyjąłem. Zobaczcie, na jakim fundamencie opierał się zbór w Koryncie. Paweł mówi, przekazałem wam mianowicie to, co sam przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism. Albo to słowo według możemy zastąpić innym słowem, które mówi zgodnie. Tak? Że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z tym, co mówią pisma. I kiedy apostoł Paweł odnosi się do pism, to odnosi się do Starego Testamentu. I dalej, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał. I znowu apostoł Paweł dodaje według pism, czyli zgodnie z tym, co było zapisane. Bracia i siostry, fundamentem apostoła Pawła były pisma. Było to, co sam przejął i co im przekazywał. Dlatego tak ważne jest Słowo Boże, dlatego że na nim stoimy, na nim się opieramy. I kiedykolwiek przychodzą zwątpienia i wątpliwości, potrzebujemy na nowo wrócić do fundamentu, na którym się opieramy. Pan Jezus tych dwóch uczniów z Emaus sprowadził na fundament, na którym było wszystko oparte. Nawet nie mówił im, zobaczcie, oto jestem zmartwychwstały. Chociaż mógł tak zrobić, prawda? Ale najpierw skierował ich do pism. Zobaczcie, jak ważne to było nawet dla Pana Jezusa, aby oni opierali się na Słowie. Wiecie, Pan Jezus był człowiekiem Słowa. Dlatego widzimy to w wielu sytuacjach w Jego życiu. Jest napisane, mówił do diabła, który Go kusił. On był człowiekiem, który opierał się na Słowie. I też chciał, aby jego uczniowie byli ugruntowani w tym, co napisali prorocy, co Bóg ogłaszał już od wieków. Dlatego, że to jest nasz fundament. Kochani, kiedy przychodzą wątpliwości do naszego życia, musimy powrócić do Słowa. Musimy powrócić do fundamentu. I na nowo zwrócić się do Boga, aby to Słowo zaczęło usuwać każdą negatywną myśl, która się pojawia. Ja chcę was dzisiaj zachęcić, abyśmy usunęli z naszego życia wszelkie zwątpienia. Abyśmy usunęli z naszego życia wszelkie rozgoryczenie i nie myśleli w sposób negatywny, ale ufali, że Bóg ma wszystko pod kontrolą. I nawet jeśli nie odpowiada w naszym życiu na nasze modlitwy tak, jakbyśmy chcieli, czy tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, to nie znaczy, że Bóg nie kontroluje naszego życia, że Jego oczom umyka nasze życie. Kochani, chcę wam na nowo przypomnieć, żeby to gruntowało naszą wiarę, że Pan Jezus powiedział do uczniów, że nawet wasze włosy są na głowie policzone. Wiecie, że codziennie tracimy ileś tam włosów, wypada nam, bo się odnawiają, prawda, rosną nowe. A niektórym wypadają, już nie rosną. Też są takie przypadki. Ale Bóg zna ilość włosów na naszych głowach. Co to znaczy? To znaczy, że On nas dokładnie zna. On dokładnie wie o nas. Wie, co przeżywamy, wie, przez co przechodzimy. Chcę was dzisiaj, bracia i siostry, podnieść, abyśmy na nowo zaczęli we właściwy sposób patrzeć na Boga, na Jego osobę, na Jego troskę o nas. On naprawdę się o nas troszczy. To nie jest Bóg, który nas zostawia, ale On się o nas troszczy. I nawet jeśli pozwala, żebyśmy przeszli przez nasze życie, przez jakieś doświadczenia, trudności, to z tego czyni coś dobrego i coś szlachetnego w naszym życiu. Kochani, ja wierzę w Boga,
wie lepiej niż ja, co jest dla mnie dobre. Wierzę w Boga, który nie traci kontroli, kiedy ja ją tracę. Wierzę w Boga, który zna drogę, kiedy ja nawet nie wiem, co zrobić. Wierzę w Boga, który już widzi wyjście, kiedy ja nawet nie wiem, co się stanie. Kiedy ja się boję, kiedy przeżywam strach, bo coś się wydarzyło w naszym życiu. Bracia i siostry, Bóg nas nie wyprowadza z Egiptu, żeby nas potem zostawić na pustyni. Ale tak jak w przypadku Izraela, Bóg wyprowadził ich z Egiptu i nie zostawił ich przed chwilą, kiedy już ich wyprowadził, nie zostawił ich przed Morzem Czerwonym, żeby poginęli z ręki Egipcjan. Ale otworzył przed nimi morze, żeby ich przeprowadzić, żeby ich wyzwolić, bo taki jest nasz Bóg. Kochani, jeśli jesteśmy wyprowadzeni z Egiptu, z tego świata, jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to Bóg nas nigdy nie zostawi. Zawsze będzie nas prowadził, zawsze znajdzie jakąś drogę, zawsze znajdzie jakieś rozwiązanie. On zawsze znajdzie jakieś wyjście. I z tych paru lekcji, które Bóg udzielił mi w moim życiu, mogę powiedzieć, że Bóg się nigdy nie spóźnił, choć nigdy nie jeździ na sygnale. Choć się nigdy nie śpieszy, ale też się nigdy nie spóźnia. Doświadczyłem tego, że w ostatnim momencie, kiedy było już najciężej, kiedy było już najtrudniej, wtedy Boża pomoc przychodziła. Zawsze na czas, ale nigdy nie przed czasem. Ale zawsze na czas. Bóg jest w stanie uczynić rzeczy, tak jak czytamy, o których nam się nawet nie śniło i których jeszcze w życiu nie widzieliśmy. Nie myślmy, bracia i siostry, że pewnych rzeczy, których nie widzieliśmy w naszym życiu, Bóg nie jest w stanie uczynić. On jest w stanie uczynić wszystko, jeśli tylko tego zechce i jeśli to będzie konieczne i potrzebne w twoim czy w moim życiu. Bóg był w stanie wydobyć wodę ze skały, gdy zaszła taka konieczność i potrzeba, kiedy lud nie miał co pić. Bóg był w stanie zasypać obóz Izraelitów przepiórkami do wysokości kolan. Wiecie, jakie to musiało być? Ile to musiało być tych ptaków? Pan Bóg gwizdnął i wszystkie przepiórki z Bliskiego Wschodu się zleciały. I jeszcze wszystkie razem spadły na jedno miejsce. Wyobrażacie sobie ten cud? Pan Jezus łamał chleb, a w Jego rękach się mnożył. Nie wiem, jak Bóg to zrobił. Nie wiem, jak gotowy chleb się mnożył w rękach Pana Jezusa. Nie wiem. Nie wytłumaczę wam tego cudu, ale wiem, że tak było. I dlatego, że tak było, nasz Bóg jest tak potężny. Dlatego chcę was dzisiaj, bracia i siostry, zachęcić, abyśmy wyrwali ten chwast wszelkich wątpliwości w Bożą wielkość, w to, że On słyszy nasze modlitwy, w to, że On odpowiada na nasze modlitwy. Te wątpliwości mogą mieć różne rozmiary, ale dzisiaj dzięki temu, że na nowo spojrzymy na Pana Jezusa, że na nowo spojrzymy na Jego wielkość, na Słowo, które mamy, niech nasze serca znowu zaczną pałać tym zaufaniem i tą ufnością. Niech ta cała niepewność zniknie z naszych serc. Dlatego, że Bóg nie chce, żebyśmy żyli w takim różnym zwątpieniu w naszym życiu, ale żebyśmy byli pewni. Dlatego, że kiedy mamy pewność i wiarę, możemy pewnie stać i możemy pewnie wyznawać i możemy pewnie ogłaszać to, co mamy w sercu. A kiedy pojawiają się wątpliwości, nie możesz pewnie stanąć i nie możesz powiedzieć, jest tak czy tak, dlatego, że te wątpliwości w twoim sercu ci nie pozwalają. Nie pozwalają ci na to. Chciałbym, żebyśmy powstali, kochani, do modlitwy. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomodlili się o wszystkich, którzy przeżywają jakiekolwiek wątpliwości w swoim życiu. Niezależnie
co to jest za wątpliwość, niezależnie co przeżywasz. Czy jest ktoś dzisiaj na tym miejscu, kto przeżywa wątpliwości? Podnieśmy naszą rękę, nie wstydźmy się. Tak jak wam powiedziałem, to zdarza się nawet najlepszym. Jeśli przeżywamy jakieś wątpliwości, podnieśmy swoje ręce. Bóg to zobaczy, a my będziemy się o was modlić. Aleluja. Aleluja. Zamknijmy nasze oczy. Skupmy się przez chwilę na tym, że stoimy przed żywym Bogiem. Że Bóg jest tym, który dzisiaj chce pomóc ci wyrwać te wszystkie chwasty z twojego życia. Chwyć ten chwast teraz tak, zrobimy taką demonstrację trochę. Chwyć ten chwast, tak wyobraź sobie, że gdzieś w tobie rośnie jakiś chwast. Chwyć go i wyrwij go. Zrób taką manifestację. Chwyć i wyrwij ten chwast i odrzuć od siebie. Nie bójcie się robić takich rzeczy. To nie jest nic złego ani nic negatywnego. Kiedyś byłem na takim nabożeństwie, gdzie pastor mówi, złóżcie wszystkie swoje problemy, wyciągnijcie ręce i złóżcie wszystkie swoje problemy do waszych rąk. A teraz weźcie te ręce i rzućcie te problemy Bogu w góry. I wiecie, że dla wielu to poskutkowało taki wizualny obraz, takie wizualne wyobrażenie sobie tych rzeczy. I dzisiaj wyrwij ten chwast wszelkich wątpliwości ze swojego życia. I będziemy się teraz o ciebie modlić. Te osoby, które podnosiły ręce, chcemy szczególnie się o nie dzisiaj modlić. Ojcze, dziękujemy ci, że ty posłałeś swojego Syna, abyśmy mieli, Panie, życie i abyśmy mieli nasz fundament w tobie, Panie. Dziękujemy ci, Panie, dzisiaj na nowo, że ty jesteś skałą, Panie, która się nigdy nie zachwieje. Że ty jesteś naszym oparciem i naszym fundamentem. Że ty jesteś naszym Bogiem, do którego możemy przychodzić. Dziękujemy ci, Panie, dzisiaj na nowo, że ty masz wszystko pod kontrolą w naszym życiu, nawet jeśli my nie rozumiemy różnych okoliczności i sytuacji i nawet wtedy, kiedy powstają różne wątpliwości w naszych sercach. Panie, dziękujemy ci, że ty przychodzisz do nas, Panie Jezu, tak jak do tych uczniów z Emaus i tak jak do Jana i mówisz, przemawiasz do nas, mówisz do nas, aby te zwątpienia, te rozczarowania usunąć z naszego życia, Panie. Dziękuję ci, że moc twojego słowa i twojej obecności, Panie, są wszystko w stanie zmienić w naszym życiu. Dzisiaj cię proszę, Panie, szczególnie o tych, którzy przeżywają różne wątpliwości. Panie, abyś przemawiał na nowo, aby ich serca mogły na nowo pałać, aby były rozpalone, Panie, twoją obecnością i twoim słowem. Panie, dziękuję ci. Dziękuję ci, że ty masz moc i dzisiaj, i teraz, w tej chwili, kiedy przychodzimy, Panie. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Amen. Aleluja. Bądźmy na chwilę, przez chwilę w modlitwie. Niech każdy z nas ma jeszcze czas, żeby pomodlić się samemu. Aleluja. 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 Dzięki ci, Panie. Aleluja. Aleluja. Dzięki ci. Zaśpiewamy teraz jedną pieśń, zbierzemy ofiarę. Ja poproszę brata Jacka, aby zebrał ofiarę.
Ale zanim to zrobimy, podam ogłoszenia. Kochani, mamy nasze nabożeństwa w tygodniu na Zoomie, a więc kto chciałby uczestniczyć, może się zalogować na Zoom. Mówimy na temat Kościoła, jeszcze może ze dwa wykłady na ten temat. A nasze następne nabożeństwo mamy 17. Jest jeszcze kilka miejsc, także jeśli ktoś jeszcze chciałby się zapisać, szczególnie ci, którzy rzadko bywają, zachęcam was, kochani, do zapisania się na następne nabożeństwo, na 17. Bardzo dużo miejsc mamy na 31, na ostatnią niedzielę i jeszcze kilka miejsc na 24. A więc zachęcam was wszystkich. Słowa, które mówisz Ty.
sobą mnie. W obecności Twojej, Jezu, chcę usłyszeć słowa, które mówisz Ty. Do mnie mówisz Ty. Moje serce będzie wiernie szukać Twojej chwały, aż objawisz się, zabierzesz z sobą mnie. Jeśli niebo ma tak wyglądać, ja chcę tam. Lecz wiem, że tu na ziemi dla mnie plany masz, nim wejdę tam. Jeśli niebo ma tak wyglądać, ja chcę tam. Ziemi dla mnie plany masz, nim wejdę tam. W Tobie ukryję się, Jezu. Życzę Wam tego z całego serca, aby Bóg mógł mówić do Was, abyście słyszeli Jego głos i aby ten Jego głos przepędzał wszystkie zwątpienia, wszystko to, co próbuje się nasiać w naszym sercu. Niech Bóg Was błogosławi, życzę Wam błogosławieństwa na cały tydzień. Przypominam, że jeśli ktoś chce się spotkać, porozmawiać, jestem do dyspozycji. Czy chce przez telefon porozmawiać, czy osobiście. Jesteśmy do dyspozycji, jestem do dyspozycji, więc możecie śmiało dzwonić i śmiało się spotykać. Niech Bóg Was, kochani, błogosławi. Widzimy się tutaj na żywo w niedzielę. Resztę zachęcam bardzo, żeby oglądać też nasze nabożeństwa online. Nie jest to to samo, co na żywo, ale zawsze jest to coś, co możemy mieć i być połączeni ze zborem, więc niech Was Bóg, kochani, błogosławi przez ten tydzień. Alleluja. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały. On przenosi góry, On jest potężny.